W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Konkurs tańca. Pewnego poranka w telewizji ogłoszono ekscytującą wiadomość. Dzisiaj odbywa się konkurs tańca. Wszyscy mogą wziąć udział, a najlepszy kot wygrywa piękną statuetkę. O, ja uwielbiam taniec! A ja wygrywanie. Zgłośmy się do konkursu tańca. Dobry pomysł. Wszyscy się zgłosimy i każdy będzie tańczyć. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Ha, ja i mamusia będziemy tańczyć tango. Od dawna chodzimy na lekcje tańca. A ja będę tańczyć jak balerina. Będę jak mały, piękny, delikatny kwiatek. A ja zatańczę breakdance. A ja... wiecie co? Ja chyba nie umiem tańczyć. Nie martw się, konkurs jest wieczorem. Masz mnóstwo czasu, żeby się nauczyć. A twoje rodzeństwo na pewno ci pomoże. Raz, dwa, nauczymy cię tańca. Najpierw spróbujemy czegoś prostego, na przykład walca. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Au! Nadepnąłeś mi na łapkę. Przepraszam. Raz, dwa, trzy, au! Raz, dwa, trzy, au! Moja łapka! Raz, dwa, trzy, au, 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 au! Walc chyba jest za trudny dla ciebie na początek. No to spróbuj breakdance. Patrz i rób to samo. Chyba coś sobie złamałem. Na pewno tak się to tańczy? A może spróbujesz tańca ludowego? Nie mogę aż tyle skakać, przecież nie jestem żabką. No to możesz być jak robot. Roboty w ogóle nie skaczą. Ale z drugiej strony one właściwie nic nie robią. Tak, zgadzam się z tobą. Ten taniec jest nudny. A może kankan? Jest taki fajny. Coś mi mówi, że kankana też nie umiem tańczyć. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. I jak, moje drogie kotki? Jak wam idzie? Okazało się, że nie umiem tańczyć, więc nie mogę wystartować w konkursie. Jeśli Budyń nie wystartuje, to ja też nie chcę. W takim razie ja i tatuś też zostaniemy. O, na pewno? O, no trudno. To wszystko moja wina. Mam super, hiper pomysł. Po prostu zatańczymy jako rodzina i pokażemy specjalny układ. Ten, który każdy z nas zna. Nawet nasz Budyń? Tak, Budyń będzie miał najważniejszą rolę w tym tańcu. Tego wieczoru w teatrze rozpoczął się konkurs tańca. Zgłosiło się do niego wiele kotków. O! Chyba się trochę denerwuję. Synku, nie ma powodu. My się nie denerwujemy, prawda? Powiedzcie, no, prawda? Ja się w ogóle nie ma powodów do nerwów, kochanie. Będzie dobrze, prawda? Budyniu, w tym tańcu nikt tak dobrze sobie nie poradzi jak ty. Zachwycające. A teraz mamy coś innego. Taniec grupowy. Dwa koty i ich kotociaki. Ha! Teraz ty! Budyniu, twoja kolej! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Miau, wow, 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 hej! Piękny występ! Cuda, wspaniały taniec rodzinny! Od teraz sam będę tak tańczyć! Miau, wow, miau, wow! Oto Budyń, tancerz, od którego się to zaczęło! A oto ostateczne wyniki! Wygrywa rodzina kotociaków! Cudownie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Zawsze miło jest świętować zwycięstwo, ale tym milej, jeśli można to robić wspólnie ze swoją rodziną.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pruciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.